Przepraszam, 2,5 roku po zakończeniu II wojny światowej takie same loty właśnie w Katowice pojawiły się na to, by kupić silniki od Brytyjczyków. Brytyjczycy w tamtym czasie potrzebowali pieniędzy. Gospodarka była wyczerpana wojną. W związku z tym nazywały oczywiście w swoim stylu, wzięli te silniki, zrobili tak zwaną inżynierię odwrotną i je skopiowali, po prostu skopiowali, budując silnik RD-45. I takie silniki właśnie są na tych samolotach, jednak nazywają się one LIS, licencyjny silnik, ponieważ były produkowane również w jakimś czasie w Polsce. Zwróćcie Państwo uwagę na zbiorniki paliwa, dodatkowe zbiorniki paliwa. Podsumowanie, to nie są bomby, to nie jest żadne uzbrojenie, to mieści się w każdym z nich około 400 litrów dodatkowego paliwa, żeby zwiększyć zasięg tego samolotu. Osiąga prędkości powyżej 1000 km na godzinę. Słów uzbrojenia i na pewno gdzieś Państwo możecie zobaczyć na czołgu, bo tu jest czołg Abrams, czy na jakimś innym egzemplarzu, możecie Państwo zobaczyć karabin maszynowy Browning, tak zwaną półcalówkę Browning.50, to jest 50 mm. I właśnie pocisk z tego karabinu posłużył jako wzorzec stworzenia kadłuba samolotu X-1, na którym przekroczono barierę dźwięku. Ale wrócimy do MiG-15. Barierze dźwięku można by dosyć o tej historii, w ogóle jak ludzie to pokonywali, można by długo opowiadać. Natomiast jeżeli te samoloty będą nieco bliżej, zwróćcie Państwo uwagę, że na jedno miejsce jest namalowana taka czerwona strzała. Taką czerwoną strzałę miał namalowaną m.in. dowódca pierwszego pułku lotnictwa myśliwskiego pan Grunwald. Przepraszam, imię w tej chwili nie wypadło z głowy. Uzbrojenia tego samolotu. Zwróćcie Państwo uwagę na tą strzałę, na jedną strzałę. Techniki sprawdzenia w owym czasie. W tej chwili mamy zdecydowanie inne. I spójrzcie Państwo, piękne sylwetki. Które służyły w marynarce wojennej, ponieważ prócz tego, że służyły do szkolenia lotniczego, były również wykorzystywane jako samoloty tak zwane arty, czyli do obserwacji ognia artyleryjskiego, obserwacji i korygowania wiedzy. Informacji na temat tego samolotu mam całkiem sporo. Otóż te samoloty po raz pierwszy z 1950 marca 1950, tak byśmy to nazwali teraz, samolot, jeśli chodzi o nasze sojusze wojskowe, jest dużo, dużo lepiej. Tych technologii, o których Amerykanie by nie wiedzieli, mało tego pociskania. Oczywiście, jak ktoś miał pecha i oberwał tym pociskiem, no to nie miał szans na przetrwanie. Jednak... LIN 2. Fundacja SKD. Samolot MiG-15 UTI, czy też SB-LIN 2, szkolno-bojowy, licencyjny myśliwiec 2. Taka ciekawostka, myśmy nie produkowali samolotów dwumiejscowych, były produkowane w Czechach, zastosowano i myśmy stamtąd kupowali. Część samolotów była bojowych przerabiana na wersję dwumiejscową. Piloci odlatywacze, czyli ten lotnik i spitatiel, pokazał, że to jest jednak, nie jest błąd konstrukcyjny, a błędy w szkoleniu. No i tak na własnym przykładzie pokazał, że można tym samolotem wylądować zarówno z błędem, jak i też bez błędu. To taka ciekawostka związana z tym samolotem i z wdrożeniem go do służby, bo w owym czasie też piloci byli bardzo niechętni nowemu napędowi odrzutowemu, z jednego bardzo istotnego powodu.